pisarz Agnieszka Wójcik, Komenda Powiatowa Policji w Grójcu. Czwartek 21 września bieżącego roku o godzinie 15.50 dyżurny grójeckiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Kozietuły na drodze wojewódzkiej nr 728. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem Mercedes Sprinter koloru ciemnego, wyprzedzając kolumnę pojazdów, jechał lewym pasem na wprost tyłu Lanos. Kierujący Lanosem, chcąc uniknąć czołowego zderzenia, hamował, po czym stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu, przewracając się na dach. Kierowca DU, 41-letni mieszkaniec Warszawy, podczas zdarzenia był trzeźwy oraz nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze komendy z Grójca prowadzą postępowanie w powyższej sprawie oraz poszukują kierującego Mercedesem. Osoby, które byłyby świadkami zdarzenia lub posiadają informacje na ten temat, prosimy o kontakt z grójecką policją pod numerem telefonu 48 668 7200 bądź numerem alarmowym.